przed państwem. Mój dobry przyjaciel, a jeszcze lepszy komik, Karol Kopiec. Siema. Siema, dzięki, dzięki. Dzięki. Oj, 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 już, spokojnie. Dobranoc, dobranoc. To był cudowny wieczór, najkrótszy występ świata. Wiem, że super wyszedłem stamtąd. Podziwialiście mój chód. Chód sceniczny taki jest. Noga, 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 noga. Żeby się nie wywalić po prostu. Długo to ćwiczyłem. Ja zanim zacznę, w ogóle chciałem dowiedzieć się, z kim mam do czynienia dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ale tak wiecie, są matwizy na sali? Matwizy. Humaniści? Tak. Jeden stolik. Biolchemy? Ci sami podnieśli ręce. Może nie rozumieją w ogóle. Dobra, to był jeden stolik, to kim jest reszta? Kim jest reszta? Ja wam powiem. Dzięki. Mi się wydaje, że wy jesteście tym samym co ja, czyli WF angielski. Kojarzycie? Najlepszy gen, gen superbohatera z podstawówki po prostu. Z wszystkiego truja tutaj dwie piony i jest ekstra. Jakby to jest taki gen superbohatera, że jak coś złego się dzieje, ty przybiegasz na miejsce i mówisz What's up? I nic więcej nie robisz. Bo to jest taki widzę, że piwko masz, super. Sach. Ja wam powiem... Dzisiaj uaktywiliście się. Ja nie za bardzo mogę pić alkohol, bo jestem tak szczupły, że po prostu jak powącham wódkę, to jest... Już jestem zrobiony. Ale nie jestem święty. Miałem mega kaca na studiach. Kolega nas zabrał do takiego podobnego baru i mówi, macie zniżkę, załatwiłem wam 100%. Jakby super zniżka. Studencka zniżka. To co ja zrobiłem? Zamówiłem 20 kamikadze. Taki rządek smerfów po prostu. I piję jednego. Nic się nie dzieje. Piję drugiego. Piję trzeciego. Nic się nie dzieje. To wypiłem wszystkie. Zapomniałem, że dużo alkoholu plus mało czasu równa się przejebane do kwadratu po prostu. Strasznie się upiłem. Siadłem do samochodu z tyłu. Oczywiście kolega, który był za hukiem, oczywiście trzeźwy. Ja siedzę z tyłu, mówię, Andrzej, Boże, zwolnij, Andrzej, kurde, zwolnij, Andrzej, stój, Andrzej, Andrzej, ja jeszcze nie ruszyłem, Karol. O co ci chodzi? Weź, musieliśmy jechać tyłem, żeby proces cofnąć cały. Naszą starą Skodą. I powiem wam, to było bardzo dziwne, ponieważ ja autentycznie 3 dni chodziłem pijany po domu, w szlafroku taki. Dlatego nazwałem ten kac Jezus. Bo po drodze zaliczyliśmy kilkanaście stacji po prostu jeszcze. Stacja 5, Karol na Orlenie przeciera twarz. Tak powstał całun orleński. Teraz jest w Watykanie obok tego tamtego fałszywego. Stacja 8, Karol pod BP podpiera budynek. Przyszedł policjant, co pan robi? Ta stacja upada, panie władzo. Tutaj zwymiotowałem na ulicę, co to jest? To jest graffiti. Także niech się pan odczepi, nie dość, że podpieram gospodarkę, to jeszcze jestem artystą. Puścił mnie na szczęście, także takie rzeczy robiłem. Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Takie pytania, słuchajcie, w dzisiejszych czasach zadają sobie tylko żule. Gdzieś o 5 nad ranem w parku po prostu. Ty, dokąd idziemy? A kim ty w ogóle jesteś, człowieku? Żulozofowie po prostu. Mają dużo czasu, to kombinują, nie? Bo teraz nie ma filozofów, nie? Nie ma osób, które myślą o istnieniu. Są coachowie. Są jacyś coachowie na sali? Wypad. Jakby... Nie da się z nimi rozmawiać. Ja mam kumpla Maćka, on wkłada cytat jakiejś znanej osoby w każde zdanie. To nie są jego słowa. Ja mówię do niego, o, dzień dobry Maciek. On, o, dzień dobry, każdy dzień jest dobry, by zacząć. Steve Jobs. Kurde, stary.
Możesz przestać? Móc to chcieć! Steve Jobs! Zamknij się. O, jak ci zamkną okno, to otwórz drzwi. Steve Jobs? Nie, to przysłowie chiński, autor nieznany. To po co mówisz? I oni muszą dużo cytatów ładować do głowy, non stop się uczyć i dlatego mają bardzo ciężkie głowy. Dlatego na każdym zdjęciu coacha, coach podpiera brodę, żeby mu się głowa nie wyjebała. Już? Tak? Mogę? Cześć, cześć. Ja już po sesji. Cześć, cześć. Bardzo dziwne. Żule nie mają cytatów, nie? Bo jak by brzmiało cytaty z żula? Najbardziej znany. Autor nieznany. Nie wiem, czy tak by było. Jeśli chodzi o zwierzęta, to mi się wydaje, że najmądrzejsze zwierzęta to sarny, bo jako jedyne ogarnęły sobie własne znaki przy drogach. Masz taki trójkąt z sarną. To jest naprawdę bystre, bo to nie jest tak, że one mogą tu przechodzić, tak jak ludzie. One mają 26 kilometrów mogą. I to ja muszę uważać, nie? Jak one się dogadały z zarządem dróg? No dzień dobry pani sarno, gdzie będzie pani tutaj przejście? Nie wiem. Dobrze, tu będzie start pani przejścia. O, ma pani 26 kilometrów dalej. Biegnę za panią. Krowy też mają przejścia, ale one mają tu. Jak wyglądała rozmowa? Dzień dobry pani krowo, gdzie będzie start pani przejścia? Krowy zawsze gumę żują. Donalda Trumpa. Mu. A gdzie będzie koniec pani przejścia? Mu. A umie pani coś więcej powiedzieć? No oczywiście, jestem po technikum. No. Szalona krowa. To byłby dziwny film. Ja jestem dużym fanem filmów, to tak się relaksuje, nie? Oglądasz serial, potem były następne filmy. Najlepsze filmy według mnie to były, jeśli chodzi o amerykańskie, to tak 80-te, 90-te lata. Wtedy był taki popyt na filmy o zombiakach, nie wiem, czy pamiętacie. To było ekstra. Ja się tego bardzo bałem. Teraz jak to oglądam, mówię, czemu? Jakby tam są zombie, które mają cię dopaść i zjeść twój mózg, ale poruszają się z prędkością 2 na godzinę po prostu. O, cię złapie, kurde. Co ta osoba ma robić? O nie, ale przejebane. Zjedz mnie. Będę biegać wokół ciebie, żeby ci nie było przykro. Biedne zombie. Teraz już zombie tam od roku 2000 już biegają w filmach. Ja się zastanawiam, scenarzyści mają taką krzywą sportową, która rośnie i te sporty coraz lepsze są. Może być tak, że w przyszłości będą filmy o zombie, gdzie zombie jeżdżą w rajdach WRC po prostu. Zombie za kółkiem. Obok pilot. Zajebali w drzewo. Nikt nie zginął. Jakiś komentator z boku. I kibice z banerem z napisem. Autor nieznany. To mi dużo dało do myślenia, bo jakie sporty jeszcze tam można wsadzić? I w ogóle, czym my, Polacy, jesteśmy dobrzy? My jesteśmy, słuchajcie, dobrzy w sportach, rewelacyjni wręcz, sportach, które są nigdzie nieprzydatne poza stadionem. Skoki narciarskie, żużel, rzut młotem. Ten sport jest nigdzie nieprzydatny poza stadionem. Nie ma tak, że jest jakaś budowa. I koleś mówi, ty, Marian, tam dzwonili z tamtej budowy, 80 metrów stąd, że młotek zgubili. Ale nie mają czasu przyjść, więc spoko, ja jestem wicemistrzem świata w rzucie młotem, także rozstaw siatkę. Niech łapie. To jest nudny sport do oglądania, rzut młotem. Wolałbym obejrzeć łapanie rzuconego młota. To jest, przeczekałbym przez reklamy. Wychodzi jakiś koleś na stadionie. 12 w dzień, słońce w zenicie. Zaczynamy.
Już leci? Już leci? Kurwa. Tak powstają zombie. Na olimpiadzie w Korei. Tam zawsze są tam olimpiady. Totalnie. Przez parę dni na pewno byś dziwnie mówił, jakbyś dostał młotkiem w głowę. Ale wiecie, ja uważam, że jest dużo... Nie wiem, czy słyszeliście w ogóle o sarnie przepowiedni. Sarnia przepowiednia mówi o tym, że w przyszłości jako cała planeta odnajdziemy sarnę, która wskaże nam drogę do guziku resetu wszechświata, po wciśnięciu którego przeniesiemy się do krainy pełnej miłości i prawdy. Bo miłość to najważniejsza wartość na Ziemi. Steve Jobs. Dobra. Spoko. Ale wiecie, jakbyśmy mogli zacząć wywalać jakieś rzeczy z naszej planety, które są niepotrzebne, zacznijmy od małych kroków. Ja bym zaczął od Halloween. Kompletnie mogę żyć bez tego święta. Nie lubię drążyć dyni. Nawet nie lubię jej jeść. Chociaż jest dobra na... Jest dobra, tam peski trzeba jeść, wtedy wyrasta w środku dynia i chroni cię. Tak myślę. Ale słuchajcie, mi się wydaje, że Halloween to jest tajna akcja Jehowych. Że oni przebierają się za dzieci i chodzą od domu do domu parami po prostu. I robią tą akcję cukierek albo psikus. Cukierek albo psikus. Psikus. Czy odnalazłeś już Jezusa? I mogą wbić na chatę bez problemu. Jezus to dobry ziomek był. Musiał być popularny wtedy Jezus. Zmieniał wodę w wino. Na pewno przychodzili do niego w piątek około 16. Mam tutaj wiaderko, abyś mógł tam coś ten. A Jezus, wiecie, no nie zawsze miał dobrą formę. Czasami nie wiem, był po melanżu z Judaszem po prostu. Nie, cię łeb mi na pieprze, dzisiaj nic dobrego nie zrobię, wiesz, bo różdżka mi, słaba bateria jest w różdżce. Co ja mogę zrobić? Spróbujmy, dobra. Bzz. O, czerwony byk. No kurwa, widzisz. No. Arizona. O, Danon, jogurt. O, fajnie. Nie ta różdżka, kurde. A czasami miał super dzień, że przychodzi, weź nam zmień wodę winą, tak. Proszę bardzo. Pss, Merlot. Pss, Chardonnay. Pss, Pinot Noir. Rocznik 2017. A on tak. O kurwa, umiesz sfermentować w przód? Jestem synem Boga, kurwa. Jona. Miał ciekawą relację z wodą Jezus, nie ogólnie. Na basen nie brał ratownika. Raczej someliera po prostu. Jak ktoś nie wie, co to sommelier, to jest z francuskiego żul. Bogaty żul po prostu. Ja jestem rakiem, jestem wodnym znakiem, lubię wodę, lubię basen. I czasami jest tak gorąco, że na basenach jest tak dużo ludzi, że ja tylko żabką pływam, nie? Jak płyniesz żabką, to z każdym pod wodą piątkę przybierzesz. Dobra robota. Nie zawsze mówię dobra robota. Dobra robota. I wpadłem na pomysł, jak to rozwiązać, jak jest za dużo osób. Stawiamy ronda na basenach po prostu. Oczywiście imienia Jana Pawła II, kurwa, musi być rondo. Tak zrozumieliśmy 20 lat jego pontyfikatu. Wybaczajcie sobie tam coś tam, miłujcie się. Tak naprawdę myślał, zbudujcie mi rondo, kurwa, błagam. Dwa obok siebie, będzie nieskończoność, kurwa, błagam. W ogóle... Także ja pływam żabką, ale jakby były ronda, na bank wpieprzaliby się ludzie z kraulem. Na bank po prostu. Bo to jest najbardziej egoistyczny styl pływacki. Oni patrzą tylko w dół i w prawo, kurwa. Po prostu z drogi, kurwa. Jestem wariatem. Jakby kraul. Czemu kraul? To brzmi jak jakiś Hiszpan. Kraul, jakby... Mi się wydaje, że to style pływackie to powinny być od zwierzątek. Mamy tak, piesek, delfin. Rybki nie ma, to dziwne. Najbardziej oczywiste. Wydaje mi się, że wiecie, może 6 miliardów lat temu to był projekt zwierzęcia. Że nie wiem, przyszła fauna i flora do ewolucji z takim projektem. Mamy projekt zwierzęcia, zerknij ewolucjo. To zjebane jest. To tak chodzi? Wygląda jak coach. Nie, Max, co mogę dać, to nazwę stylu pływackiego, wiesz, bo wydry zwolniły, także... I powiedzcie mi, co to kurwa jest dziobak? Co wy żeście odjebały tam? O, flora się zjarała ostatnio i... Dziób kaczki dała, oczy nietoperza, ciało bobra, sorry to.
Ale już poszło enter, więc już jest na ziemi. Ale to była medyczna marihuana. Medyczna. Medyczna marihuana. Ja jeżdżę golfem. O Jezus mój. Ja jeżdżę golfem. O Jezus. To czym ty jeździsz, stary? Passatem. Bam! Dziękuję, że posprzątałeś za mnie. Mój człowiek. Zajebista puenta, stary, dzięki. Klasa wyżej. Bang. Passatem. Co? TDI, co? Nic, nie powiedziałam rodzaju silnika, nie. Nie mogę powiedzieć, że znam się na silnikach. Ja wam powiem, ja kocham swojego golfa, z golf 8. Sprawdzam, to jest koncept car. Jest w mojej głowie po prostu. I ostatnio zaparkowałem na chwilę w centrum i słuchajcie, wracam i za wycieraczką leży wizytówka z napisem, kupię to auto i numer telefonu i nic więcej. Musi być jakiś psychol po drugiej stronie po prostu, który chodzi po mieście tak z wizytownikiem, tak, które by tu auto kupić, o, golfik, o, kupię to auto. O. Może miał taką zjebaną listę zakupów od żony. Auto weź kup i masło. I potem go widzę w Lidlu, jak podchodzi tam do masła. O, fajne masło, kupię. Za wycieraczkę w maśle tam, o, kupię to masło. Za ten taki papierek, to się odchyla tam. Kupię to masło. Przychodzi menedżer, co pan tu wtyka wizytówkę w mój nabiał? No kupię to masło. No to weź do koszyka. Nie, zadzwoń najpierw, tam jest. Ustawiłem numer. Potem wraca do żony, kochanie, wszystko kupiłem, masło w lodówce, auto w garażu, piąteczka. Jesteś super, kochanie. Tak, także jeśli chodzi o pojazdy w supermarketach, to bardzo mnie dziwi ta myjka podłogowa w tych wszystkich supermarketach. Taka wiecie, jest XXI wiek, a tam do mycia podłóg używają maszyny, która jedzie jeden na godzinę po prostu. Zawsze to zombiak prowadzi, nie? To... Może tu jest gdzieś gaz, może nie spróbują tak. Bardzo dziwne w ogóle, nie? Zawsze zombiak prowadzi. Co? Niemożliwe? To jest TDI. TDI i jeździ po Lidlu. W ogóle tu jest trochę kurzu, jak mi podkurza, bo jestem maniakiem odkurzania. Uwielbiam patrzeć, jak ktoś odkurza. Jest takie, to jest piękne. Ty też. Ja nie wiem, czy wy tak macie, jak odkurzacie, że macie lęki podczas odkurzania? Macie lęki podczas odkurzania? Nie. To ja wam powiem. Ja mam taki lęk, że jak odkurzam pokój i odkurzyłem pół pokoju, orientuję się, że na tej rurze jest taka dziurka, którą się otwiera kciukiem. Ona jest otwarta. Wtedy mam wrażenie, że to zjebałem po prostu. Co się stało? I pytam się wszystkich moich przyjaciół, ej, po co jest ta dziura? Oni mówią, to jest po to, żeby okiełznać odkurzacz, gdy mu odjebie. To nie jest prawda. Odkurzacz nie jest szalony. Nie jest tak, że nowy odkurzacz wciąga wszystko. Framugę, czołg. Uspokój się, Philips. Uspokój się. Spokojnie. Ja kupiłem sobie ostatnio Philipsa żółtego za 199 zł. I powiem wam, że włączam pierwszą prędkość. On nawet włosów nie wciąga. Między zęby mu wchodzą. Tam, o, w ząbki weszło, wyjmij. O, masz, jedz, Stefan, jedz. Moneta, wiesz, bo monety już nie wciągniesz na pierwszej prędkości. Musisz drugą prędkość włączyć. Ba! Tak brzmi mu Philips. I najgorszy dźwięk, jaki wydaje odkurzacz, to jest właśnie jak duża moneta wpada przez rurę, nie? Tak odkurzacz się nagle... Ba, 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 ba. A odkurzaczu, dziękuję bardzo. Na piwek. I idzie z mopem do baru. Chodź, mop, idziemy, pogadamy. Mop siedzi przy barze. Ja odkąd mam dredy, to nic nie wciągam. Ja wiem, po co jest ta dziura. Na ten. Ja wam powiem, po co jest ta dziura. To jest bardzo śmieszne. Ta dziura... Słuchaj ty tam, będziesz wiedziała potem. A nie będziesz w domu tak... Kurwa, jeden koleś mówi, po co jest ta dziura, ale... Tak się śmiałem, po prostu oszalałem, nie? I po prostu nie wiem, o co mu chodziło.
To jest ostatnia deska ratunku dla pająka po prostu. Odkurzasz pokój, nie zauważysz, a nie chcesz zabijać, tak? Pająk wpada i dla niego to jest kurde okno życia po prostu. On... O, całe życie mu przed oczami przelatuje. Wszystkie 15 minut jego życia po prostu. O, już koniec. O. Wkłada rączki, nóżki, ty widzisz pająka, o nie, i zamykasz. O. Nie ma problemu. Ja jestem, biegam troszkę, chociaż ostatnie parę lat nie biegam, ale ostatnio biegam, ogólnie biegam. Są biegacze na sali? Na autobus. Tak. Ja wam powiem, nie wiem czy wiecie, ale biegacze się pozdrawiają. Biegacz się pozdrawia z biegaczem, tylko z biegaczem. Biegacz biegnie tak, o, ciebie pozdrawiam. Biegacz nie pozdrowi lamusa z kijkami, nie. On jest wolniejszy i się podpiera, to nie działa w ten sposób. Z drugiej strony kierowcy samochodów w ogóle się nie pozdrawiamy jako kierowcy, nie? Jedziemy w tej metalowej klatce, tak kurwa, nienawidzę świata, nienawidzę po prostu. Nienawidzę, jak wycieraczki, kurwa, nienawidzę. To ciekawe, bo jeżeli biegacze się pozdrawiają, a kierowcy nie, to jak to musiało ryć banie Fredowi Flintstonowi? Nie mogę. Nie wiem, co mam zrobić. To jest żart imienia Hanny Barbery. Nie ten. W ogóle ruszanie się jest spoko, bo to jest tam coś powoduje. I ja bym chciał się zająć tańcem trochę. Taniec jest taki, wiecie, ja tak tańczę, mówi się, że tańcz tak jakby nikt nie patrzył, ja właśnie tańczę, gdy nikt nie patrzy. To jest jakby dla mnie taka niby metafora, niby nie. I myślę, że zacznę od breakdance'u, bo jest taki najbardziej przyjazny. Nie potrzeba wiele, żeby tańczyć breakdance. Wystarczy na rynku położyć karton i już masz, nie? Czyli wystarczy tylko mieć karton i rynek. Wystarczy kupić sobie rynek i możesz to robić. I to angażuje wszystkich w koło. Nawet gołębie podchodzą. Kurwa, co się dzieje? Chodzisz? Chodzisz? Wszystkich angażuje. Kochane gołębie. Gołębie nas lubią, my nie lubimy gołębi. Dlatego instalujemy takie cyrkle podbijane na dworcach, żeby gołąb przylecieć na dworzec tak, kurde, nie mam gdzie wylądować, wszędzie cyrkle. Co oni myślą, że ja matwizę nie chcę, o co chodzi? Ale są takie gołębie, które dam radę, nie? I ląduję na Małysza po prostu. Czasami są wyrwane te trójkąty, nie? Bo to przychodzi gołąb złomiarz po prostu. I wtedy jest wolne miejsce, przychodzi gołąb żur i tak po prostu nakierowuje inny. Dawaj Maciek, dawaj. Dawaj, kurde, dawaj. Stój. 5 złotych. Ale my nie mamy waluty, jesteśmy gołębiami. Kurwa, dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy? Robimy, Maciek. Także taniec jest czymś, co chciałbym, że tak powiem, rozpocząć. Bardzo zazdroszę czarnoskórym, że się zajebiście ruszają. No bo co by nie mówić, oni się zajebiście ruszają, naprawdę. I zauważyłem taką prawidłowość, że jak nagrywane są klipy takie, wiecie, z gangsta rapem i oni tam, wiecie, tak grają takie wkurzenie, nie? I jak bardziej jeszcze tam rapują i ten jakby, ta niby grana agresja wchodzi im w ciało jeszcze bardziej, te takie hip-hopowe ruchy, nie? I zastanawiam się, co by było, gdyby nam, gdy się wkurzamy, wchodził oberek. Ktoś cię wkurza na przystanku, gdy stoisz. Co kurwa? Co powiedziałeś? No chodź kurwa. Przejść się do ciebie? I co teraz? Nie wiem, czy to jest oberek, nie wiem. To by w ogóle była pierwsza polska postać z Mortal Kombat po prostu. To jest Janusz z SH po prostu. Walczyłby ze Skorpionem, tam Skorpion już dostał Bęcki, tam już o, wykończ go, finish him. Podchodzi Janusz i wykańcza go, zdejmuje klapek i robi Kubotality. Albo inne, najbardziej takie popularne w Polsce Fatality. Skorpion tam, o Jezu, wykończ mnie. Janusz podchodzi go i wykańcza go tradycyjnym polskim narzekaniem. O, nabiał podrożał, kurde. Nie, błagam, nie, nie. Dziury w drogach. O Jezus Maria, nie.
i sam sobie wyrywa kręgosłup. Ach, ani... Nie, to było porąbane. Ale wiecie, może narzekanie jest naszą bronią narodową. Że my jak się rodzimy, tak sami się zachowujemy, nie? Może jak się rodzimy, to lekarz nam wkłada taki kryształ, jak ma Iron Man po prostu, tylko narzekanik taki, o, psz, psz, o, przejebane. Wychodzisz na dwór, o nie, promienie słońca. Przychodzi lato, jest za gorąco. Ale może nasza broń narodowa nas kiedyś uratuje, nie wiem. Otoczą nas czołgi na granicy, śmigłowce, statki kosmiczne, osy. Otoczą nas wszyscy ludzie, przyjedzie jakiś generał, mówi, Polacy, walczcie z nami, a my tak, ale my nie mamy czołgów. Ach, kurna, Polacy znowu pokonali nas sprytem. Czyli nie macie żadnej broni? Nic nie macie? No nie mamy nic, nic nie mamy. On tak, ach, kurna. A co to, kurwa, jest? Młotek, kurwa, kto to? Macie snajpera z młotkiem tam. Nie, to z poprzedniego żartu Karola. Po prostu, bo Karol rzucił i dopiero wylądował. A. Dobra, wierzę ci. Ja nie wiem. Jaram się ludźmi w ogóle i... że my potrafimy stworzyć fajne rzeczy. Przykład śmigłowiec zrobiliśmy. To jest niesamowite. I gdzieś tam czytałem, że ktoś to odwzorował jakby to, jak działa ważka i w ogóle ważka jeden do jednego i w innej skali i tak powstał śmigłowiec. Jeżeli to jest prawda, to znaczy, że w ważce siedzi mała mrówka pilot. W kasku z orzecha po prostu. I szuka hydrantów. Bo helikoptery lądują tylko na hub kółku. Także jeżeli kiedykolwiek widzieliście mrówkę na hydrancie, to na pewno przed chwilą leciała śmigłowcem. To jest zasada Steve'a Jobsa. Nie, naprawdę, fajnie, że jesteście... uwielbiam, jak ludzie robią coś razem, naprawdę, bo nie robiliśmy tego zawsze. Zawsze woleliśmy się dzielić, ale... Kurczę, gdybyśmy wcześniej się łączyli, może nie byłoby wielu tragedii, może nie byłoby w ogóle Hitlera. Naprawdę. Bo on, słuchajcie, on lubił strzelać i malować. Gdybyśmy wcześniej wspólnie wymyślili paintball... może nie byłoby pojeba, tylko szalony performer z Berlina po prostu, który chodziłby po mieście tak, halt, halt. Hitler. I na koncie miałby 7 milionów dzieł sztuki. To by było coś. Także ja tak wyglądam właśnie. To jest mój wygląd. Nie ma ściemy. Powiem wam, że mój wygląd jest takim wyzwaniem trochę w Rossmanie. Dla ochroniarza. Jak ja wchodzę do Rossmana, ochroniarz musi wstać. O kurwa, będzie robota. Tylko, że on nie umie śledzić. Ochroniarz w Rossmanie nie potrafi śledzić ludzi. On to robi bardziej jak początkujący pedofil po prostu. Będziesz coś brał, czy coś? Ja wolałbym, żeby on mnie śledził tak bardziej w przerysowany sposób. Już to bardziej bym akceptował. Nie wiem, żeby robił tak. Widzę kopca. Wkłada wizytówkę w masło. Pojebane. Wiem, że nie ma w Rossmanie masła, ale jest masło Shea. Tak. Ja bym... Staram się być sympatycznym gościem i staję z nim oko w oko. Zróbcie coś takiego, spróbujcie. Tylko nie mówcie, że ja wam mówiłem. Bierzesz koszyk, stawiasz przed półką, bierzesz produkt z półki i tak na dół do koszyka i patrzysz mu prosto w oczy. Na dół do koszyczka i na sekundę za pazuchę i do koszyczka. On ma banie rozjebane. Bo on widzi takie jak Terminator. Dobrze, dobrze. Przestępco, dobrze. Awaria.
nie można. Ja mam takie przeczucie, że nie można z nim zadzierać, bo Rossmann to jest na tyle dziwne miejsce. Czemu tam są wszędzie lusterka wsteczne pod sufitem? Wszędzie lusterka na górze. I masz takie wrażenie, że jak go wkurzysz, to on po prostu ma gdzieś ukrytą kierownicę do jeżdżenia Rossmannem po mieście. Bo to odwala papier toaletowy, tak, o, przejadę cię, przewiozę cię, kurde. Jeździ po mieście, nie? W nocy. I stoi na czerwonym świetle. Tak brzmi Rossmann. Obok Fred. Tu zombiak z Lidla. I nagle zielone światło. Przedził wszystkich. I zajebał sarnę. Kurde, przejście dla pieszych sarny było. Taka sarna leży rozjebana na środku, tak. Wypluwa orzeszki, bo jadła akurat. Orzeszki ziemne wracają do swojej matki. I tak, to ja jestem sarna z sarniej przepowiedni. Po wciśnięciu mojej raciczki przeniesiemy się do pięknego świata miłości i prawdy. Zróbcie to. Czy tak? No, dobra. I zombiak. Także zróbmy to wszyscy razem. Dobra, dobra, dobra. 3, 2, 1. Teraz. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Dziękuję.